Cześć, na tym filmie chciałbym Wam powiedzieć, co zrobić z sufitem w garażu i jak go wykończyć, znaczy jaką płytę dać na sufit. Ja u siebie mam w garażu jętki, między jętkami mam po prostu położoną wełnę, przymocowaną na sznurek i postanowiłem, że wykończę ten sufit płytą OSB. Płytą, którą przykręciłem, zacząłem przykręcać na wkręty do drewna. Płyta grubości 12 mm jest wystarczająca do tego, żeby ten sufit był prosto, nie trzeba tutaj dawać żadnego stelaża, nic takiego, po prostu do jętek przykręcamy, przykręcam to i tyle. I wygląda to bardzo ładnie, bardzo estetycznie, płyta jest sztywna, w miarę grubsza, nie jest potrzebna, płytsza, nie wiem, podpowiedziano mi w sklepie, że może nie być odpowiednia, dlatego daję płytę OSB grubości 12 mm. I ją przykręcam bezpośrednio do jętek. Jętki w odległości, znaczy mocowanie między środkiem jętki jednej a drugiej jest dokładnie 86 cm. No i to w ten sposób u siebie wykańczam. Dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie masz żadnego pomocnika, to dobrym rozwiązaniem jest taki podnośnik do płyt gipsowo-kartonowych. Można bardzo tanio już teraz takie podnośniki kupić za 400 zł. Nie potrzebujesz wtedy żadnego pomagera, a nawet dwóch do trzymania płyty, tak? Płyty są dosyć ciężkie, wiadomo, więc warto sobie taki podnośnik sprawić. Potem można go sprzedać. Także nie jest, jest bardzo użyteczny i no naprawdę sobie chwalę tą rzecz. Jak montować taki podnośnik, to mam na innym filmie, także jakbyście chcieli zakupić taki podnośnik, to zapraszam do drugiego filmu. Gdyż instrukcja do tego podnośnika niestety jest bardzo, bardzo, ale to bardzo nieczytelna, z nieczytelnymi rysunkami i zapraszam do niego. Na koniec chciałbym pokazać, jaki jest efekt końcowy obicia płytami OSB sufitu w garażu. Wygląda to bardzo ładnie, równo, czysto i uważam, że nadaje się w sam raz taka płyta na garaż, na obicie jętek. Płyta OSB grubości 12 mm przykręcana bezpośrednio do jętek.